Moi drodzy mieszkańcy Świebodzic, dzisiaj tuż przed wyborami drugiej tury, tak jak Państwo widzicie, szerokie poparcie Platformy Obywatelskiej. Myślę, że moi bliskie mi osoby, bliscy znajomi poparli moją osobę. Myślę, że każdy z nich powie parę słów o tym, żeby w drugiej turze nikt inny, tylko Wy jako mieszkańcy oddali swój głos na mnie. Mam dla Państwa, mieszkańców i mieszkanek Świebodzic, dwa apele. Po pierwsze, pójdźcie na wybory. Jest druga tura tutaj u Was w Świebodzicach, a w tej drugiej turze jest nasz przyjaciel Paweł Ozga. Jeśli dacie mu szansę na kontynuację swojej misji, swojej pracy w Waszej małej ojczyźnie, to jest gwarancją tego, że będzie podejmował mądre, odważne i odpowiedzialne decyzje. Ale przede wszystkim będzie skuteczny i wspólnie z Wami będzie budował przyszłość Waszego miasta. Świebodzice zasługują na dalszy rozwój i na stabilność. Wszystkie lata zawsze mogłem liczyć na burmistrza Pawła Ozgę, który w różnych sytuacjach wspierał, działał, pokazywał, że jest świetnym gospodarzem Świebodzic. Dziś, gdy zostało kilka dni do drugiej tury, gorąco apeluję o głosowanie na niego. Za nim stoimy my, ludzie Koalicji Obywatelskiej, ludzie demokratycznej większości, ludzie, którzy tworzą większość, którzy tworzą rząd, którzy zagwarantują Świebodzicom rozwój dzięki pieniądzom z KPO, dzięki dobrej współpracy rządu z samorządem. Gwarantem tego jest Paweł. Głęboko wierzę w mądry wybór mieszkańców Świebodzic. Nie oddajcie swojego pięknego miasta ludziom PiS-u w ręce. Burmistrz Paweł Ozga jest gwarancją na dalszy rozwój Świebodzic. Powiem więcej, na jeszcze lepszy rozwój Świebodzic. Głosujmy 21 kwietnia na Pawła Ozgę. On i jego radni, to będzie właśnie ta gwarancja. Współpraca pomiędzy Świebodzicami a Wałbrzychem jest wpisana w historię tego terenu. Paweł Ozga, burmistrz Świebodzic, przez ostatnie 5 lat ściśle współpracował ze mną, prezydentem Wałbrzycha, z naszymi radnymi, ściśle współpracował z innymi samorządowcami aglomeracji wałbrzyskiej. Dzięki tej współpracy Świebodzice pozyskały realne wsparcie ze środków unijnych i mogę zaręczyć, że ta współpraca kontynuowana dalej przysporzy Świebodzicom jeszcze więcej dodatkowych środków na rozwój. Ważne jest również to, że po pierwszej turze wyborów burmistrz Paweł Ozga ma zdecydowaną większość w Radzie Miasta Świebodzice, co do tej pory nie było udziałem zarówno jego, jak i mieszkańców Świebodzic. Ta współpraca pomiędzy burmistrzem i większością w Radzie sprzyjającą mu jest gwarantem na dalszy, stabilny rozwój Świebodzic i dobrą współpracę w ramach aglomeracji wałbrzyskiej, o czym jestem absolutnie przekonany. Apeluję, bo Świebodzice są bardzo blisko, były zawsze bardzo blisko Wałbrzycha, apeluję do mieszkańców Świebodzic. Pójdźcie na wybory 21 kwietnia w drugiej turze i zagłosujcie na pana burmistrza Pawła Ozgę. Drodzy Świebodziczanie, to oczywiste, że Paweł Ozga jest najlepszym kandydatem na burmistrza. Dlatego wierzę, że nie będziecie się wahać i 21 kwietnia oddacie głos właśnie na niego. To mądry, doświadczony samorządowiec, który doskonale wie, jak dbać o miasto i o jego mieszkańców. Nie wahajcie się. 21 kwietnia stawiajcie krzyżyk przy nazwisku Pawła Ozgi. Szanowni Państwo, niedziela to czas decyzji. Wybierzcie mądrze, wybierzcie gospodarza miasta Świebodzic. Dajcie mu szansę rozwijać to miasto w inwestycje. Tego dotychczas nie było, bo nie mogło być. Paweł Ozga, burmistrzem miasta Świebodzice. Ja bym oddał na Pawła głos. Proszę Państwa o głos dla Pawła. Drogie mieszkanki, szanowni Państwo, drogie mieszkanki i drodzy mieszkańcy Świebodzic. Proszę Państwa o głos na Pawła Ozgę, na burmistrza Pawła Ozgę. To jest dobry wybór. Dobry wybór między innymi dlatego, że Świebodzice potrzebują rozwoju. Ale przede wszystkim, szanowni Państwo, pamiętajcie o tym, że nie możemy oddać Świebodzic Annie Zalewskiej. Nie oddamy Świebodzic pani poseł Annie Zalewskiej. Pamiętajcie o tym, głosujcie na Pawła Ozgę. Zapraszamy na to, aby oddać głos na naszego kandydata. Dobry, to teraz jeszcze kandydat od ręki i wyślij się. Redaktor.
63 lata mieszkańców. I pewnie pan zna mnie. Prosimy o głos na pana burmistrza, żeby głosować w drugiej turze. W ogóle, żeby głosować, a później, żeby... Mogę wybrać, liczyć? Pana prezydenta, pana burmistrza. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Wiedzą. Siemano! Wszystko, ja piąteczkę przybiję, miło cię widzieć, koleżanku. No, no, ale niestety. Moment. Paweł! Nie ma innej opcji, tylko ta. I komplecik. A, pewnie. Dziękuję ślicznie. Trzeba, no, już jeszcze, trzeba to rozwinie się na razie.